Zaczynamy od Kłada, trzecie miejsce. Trzecie miejsce to jest zawodnik z numerem 307, Kurek Arkadiusz. Miejsce drugie. Miejsce drugie jest zawodnik z numerem 302, Adam Zwineczko. I miejsce pierwsze, numer 318, Piotr Wilczek. Kolejna klasa, klasa turystyczna. W klasie turystycznej mieliśmy 8 załóg, które miały taką samą ilość punktów. Więc zdecyduje suma OS-ów, jakie wykręciliście na pierwszym OS-ie i na drugim OS-ie. I teraz tak, trzecie miejsce, załoga numer 230, Marek Soboń, Franciszek Sterbiec. Miejsce drugie, załoga numer 234, Joanna Sennik i Wojciech Szybała. No i miejsce pierwsze, załoga numer 204, Michał Uliński i Łukasz Tarczo. Załoga numer 520, Olaf Chłopek i Anna Piechowicz. Miejsce drugie, załoga numer 501, Łukasz Sępień, Jarosław Pękalski. I zostaje jeszcze pierwsze, załoga numer 515, Dariusz Nowakowski i Ilona Nowakowska. Kolejna klasa, klasa Extreme Electric. Miejsce trzecie. Załoga numer 125, Wojciech Sennik, Marek Rzepień. Miejsce drugie, załoga numer 110, Łukasz Gębala, Tomek Szarzec. No i mamy miejsce pierwsze, załoga numer 122, Tomasz Białkowski, Darek Maśkiewicz. No i została nam jeszcze jedna klasa Extreme Mechanic. I w Extreme Mechaniku mamy miejsce trzecie, załoga 404, Dariusz Szor, Łukasz Konieczko. Miejsce drugie, załoga numer 405, Marcin Barański, Paweł Leksiński. I miejsce pierwsze, załoga numer 403, Gabriel Narcik i Łukasz Biela. Płaty w czasie. Witamy naszych tutaj program, pana na starostę Waldemara Wyczarowskiego, który od razu pobrał jako pokazał naszą imprezę. Witamy panią przedstawiciel naszego sponsora tegorocznego Dragon Wing. Może teraz poprosić pana starostę o to, żeby powiedział kilka słów. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Kochani, ja bardzo się cieszę, że mogę po raz kolejny uczestniczyć w tej inicjatywie, którą wspólnie tutaj organizujecie. Z mojej strony oczywiście zawsze w miarę możliwości będzie dla was wsparcie, które będzie płynąć z Dniem Powiatu Bełchatowskiego. Gratuluję wszystkim udziału, gratuluję osobom, które zajęły najlepsze miejsca, ale przede wszystkim gratuluję wam to, że jesteście i że wam się chce to robić i waszą pasję realizować. Dziękuję bardzo. Zapraszamy zawodnika, który zajął trzecie miejsce. Jest to zawodnik z numerem 315, Arkadiusz Jeziowski. Nagrodą jest oczywiście za pierwsze miejsce. A prosimy teraz o wręczenie pucharu. Za trzecie miejsce mamy torbę z wyposażeniem i patent. Miejsce drugie, klasa Kład, zawodnik z numerem 302, Adam Skoniecko. Za drugie miejsce mamy budowane trapy i pas.
Koleżanka bierze w imieniu nagrodę. Gratulujemy!
Nagrodą jest kompresor mały, ramki i torba Dragon. Klasa turystyczna Prom, miejsce drugie, załoga numer 501, Łukasz Stępień, Jarosław Pękalski. Gratulujemy, zapraszamy. Nagroda nam dość duży kompresor, Dragomowicz. Jeszcze raz brawa. No i przechodzimy do miejsca pierwszego, właśnie turystycznej Prodo zwycięzców. Zapraszamy do nas załogę z numerem startowym 515, Dariusz Nowakowski i Ilona Nowakowska. Nagroda fundowana przez naszego sponsora, firmę Dragon, czyli to wyciągarka. Na pewno się przyda. Gratulujemy. Brawa. Gratulacje, brawa, zasłużone. No i przechodzimy teraz do grupy Extreme, czyli tej, co miała najłatwiej. Takie krążą plotki. Extreme Electro. Miejsce trzecie, załoga numer 125, Wojciech Sennik i Marek Rzepień. Zapraszamy. Torba z wyposażeniem, Dragon Lynch. Gratulujemy. Gratulacje. Miejsce drugie. Załoga numer 110. Łukasz Gębawa i Tomek Szarzec. Gratulujemy. Nagroda. Lina kinetyczna. Michali. Przydatne drobiazgi. Jeszcze raz brawa. I przechodzimy teraz do miejsca pierwszego w klasie Extreme Electric. Załoga numer 122. Tomasz Białkowski i Darek Baśkiewicz. Nagroda to wyciągarka firmy Dragon Beach z naszego sponsora. Wielkie brawa, bo zasłużyli, lekko nie mieli. Została nam jedna klasa. Jest to klasa ekstremalna, wyciągarki na mani, ekstremalna mani. Zapraszamy do nas załogę, która zajęła trzecie miejsce. 404, Dariusz Szor i Łukasz Koniecko. Ale. Nagroda jest to torba, Dragon Wings z wyposażeniem i ramki.
Wielkie brawa. Jest. Dziękujemy. Dziękujemy. Wielkie brawa. Tabliczka. Tabliczka. Proszę bardzo, to do każdego miał ładne tabliczki. Miejsce drugie, klasa Elektryk. Zapraszamy załogę numer 405, Marcin Barański, Paweł Leksiński. A dla nich mamy nagrodę agregacik. Na pewno się przyda. Zapraszamy, gratulujemy. Brawa! Jest agregacja. Nie będzie można dostawać. No i została nam ostatnia załoga. Klasa Extreme Mechanic. Wielkie brawa. Miejsce pierwsze załoga numer 403. Gabriel Marcin, Łukasz Piała. Największą ilość głosów, czyli najwięcej razy pomocna, pokazała się załoga numer 516, to Dariusz Kolnacki, Piotr Kolnacki. Nagroda za fair play jest budowana przez nagrodę, więc jest to kompresor i torba. Zapraszamy. Myślę, że jak następnym razem spotkacie i na rajdzie, to was nie zostaną bez pomocy. Nie ma co, nie ma.
Słuchajcie, jest jeszcze jedna załoga, tylko na to, które nie wiemy, która to jest jeszcze załoga, bo oni jeszcze tam walczą w tym błocie, w tym bagnie i wyciągają jednego z naszych kolegów. I która to była załoga, to my wrzucimy to na naszą stronę internetową, na nasz profil facebookowy, będziecie mogli zobaczyć, na kim można polegać, bo to jest bardzo ważne, tak? I oczywiście nagroda jest taka sama, voucher w wartości 200 zł, szekla 4x4, nam to podarowała. Jeżeli chodzi o rozdawanie nagród, mamy wszystko rozdane. Zapraszamy wszystkie dzieci, które nie otrzymały od nas reklamówek, zapraszamy tu dzieci na scenę. Wszystkie, które nie otrzymały od nas reklamówek tutaj, zapraszamy na scenę. Mamy drobne gadżety, byli obecni. Jedno dziecko się znalazło. Chciałam bardzo pogratulować raz w imieniu Marty Grabowicz, sponsora tytularnego. Na koniec warto powiedzieć, że naprawdę trasa była bardzo trudna, w sumie łącznie 300 km tras, które naprawdę pokonaliście bardzo dziennie. To właśnie na takich zawodników takie rajdy się odbywają. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Może jeszcze kilka słów podsumowania. Poprosimy pana starostę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kochani, mam nadzieję, że spotkamy się wszyscy za rok w komplecie. Wierzę, że będą też nowi uczestniczy tego wydarzenia. Dziękuję bardzo, gratuluję i do zobaczenia. Dobrej zabawy. Z naszej strony jako organizatora mamy nadzieję, że się podobało, że było na tyle łatwo, że wpadniecie do nas za rok. Co do kalendarza przyszłorocznego, na pewno się dowiecie, że nie będziecie obserwować naszą stronę internetową, profil facebookowy. I co, z naszej strony bardzo dziękujemy za przybycie. Super, że mamy załogi, które były pierwszy raz, drugi, trzeci, czwarty. Mam nadzieję, że przyjadą piąty. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Super. No i co, zapraszamy w przyszłym roku. Wielkie gratulacje dla wszystkich uczestników. Dziękujemy bardzo.